Keto Wtorek, odcinek 99. Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, skąd się biorą migreny, o jednej z nowszych w sumie informacji w świecie nauki dotyczącym migren, bo nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale migreny dotyczą nawet 14% populacji. I wiem, co mówię, bo bardzo wielu moich podopiecznych skarży się na migrenowe bóle głowy, które są tak dokuczliwe, że po prostu kilka dni nawet taka osoba jest po prostu wyjęta z życia i nie zawsze pomagają na to leki, które jak wiadomo też nie leczą problemu. No a ja sama, zanim przeszłam na keto, przez lata też walczyłam z migrenami. Także migreny i jak keto może nam pomóc w tym temacie, to jest dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was. Przede wszystkim migreny są to zaburzenia neurologiczne. I tutaj już powinien nam jakby temat ketozy troszeczkę się zaświecić, no bo właśnie przy różnych neuroproblemach ketoza może pomóc, tak? Tak jak przy epilepsji, czy przy Alzheimerze i tego typu schorzeniach. Jeżeli chodzi o migreny, to tak naprawdę nie do końca do tej pory udało się wyjaśnić przyczynę tych migren. Natomiast rzeczywiście mówi się z jednej strony o niedoborach właśnie energetycznych w naszym mózgu, które mogą je powodować, oraz o zbyt dużym stresie oksydacyjnym i te jakby przeciwzapalne działania, które dzieją się w mózgu, są zbyt słabe i wtedy właśnie mogą pojawić się migreny. I przyczyn migren może być bardzo, bardzo wiele. Jest to też po części genetyczne, bo na przykład w mojej rodzinie moja babcia miała migreny, moja mama miała migreny i później ja miałam migreny już w liceum mniej więcej. One mi się zaczęły, a może nawet trochę wcześniej. Oczywiście rzeczy takie jak alergie pokarmowe bardzo często na to wpływają i na przykład niektóre osoby po samym odstawieniu na przykład mleka, jeżeli to był alergen, czują się lepiej. Także tutaj na pewno dieta eliminacyjna tych możliwych alergenów, obserwowanie siebie albo zrobienie jakby paneli, głównie chodzi mi tutaj o alergie opóźnione IgG zależne, jest pomocne. Druga rzecz, no to migreny też mogą się pojawiać po prostu pod wpływem dużej ilości stresu czy takiego po prostu niezadbania o swoją higienę życia, tak, przemęczenie itd., itd. Więc tutaj znowu, no, warunkiem będzie to, żeby po prostu ten stres sobie ogarnąć, żeby się wysypiać itd., itd. Przy stresie, ale nie tylko, może to być też jakby, i bardzo często jest, takie wręcz zjawisko, które odczuwamy w naszych mięśniach. Jest to po prostu mocne napięcie mięśni. Ja pamiętam, że właśnie jak byłam młodą dziewczyną, to bardzo pomógł mi fizjoterapeuta, który zalecił mi po prostu siedząc na stołku, tą ręką drugą sobie złapać się pod stołkiem, żeby jakby zrobić przeciwwagę i po prostu w ten sposób trzymać, naprężając tutaj te mięśnie, czyli oporować głową na rękę. To samo na drugą stronę i to samo robiłam do przodu. I uwierzcie mi, że takie ćwiczenie jakby bardzo fajnie rozluźnia właśnie tutaj nasze okolice karku i też może pomóc przy bólach migrenowych. Natomiast co ma do tego wszystkiego keto? Jeżeli mamy do czynienia z takim często pulsującym, bardzo często też jednostronnym bólem głowy, który jeszcze wiąże się nieraz z nudnościami, ze światłowstrętem czy z problemami właśnie, gdzie ta migrena nam się nasila, na przykład pod wpływem dźwięków albo zmieniania wysokości, czy na przykład podnoszenia się z łóżka albo chodzenia po schodach, no to właśnie wtedy mogą to być te niedobory energetyczne w naszym mózgu. I właśnie w takim przypadku ketoza może nam bardzo pomóc, bo jak pokazują badania, szczególnie ciała ketonowe, które potrafią przekroczyć tą barierę krew-mózg, stają się właśnie zasileniem energetycznym dla naszego mózgu. Stąd też mówi się, że ketoza jakby wspiera takie szybsze, sprawniejsze myślenie, efektywniejszą pracę naszego mózgu. Hamuje to takie poczucie zmęczenia, ten tak zwany brain fog. No i właśnie dzieje się to dlatego, że te ciała ketonowe, głównie BHB, czyli beta-hydroksylacetonowe,
kwasy maślan, po prostu potrafią bardzo dobrze, bardzo efektywnie zasilić nasz mózg w energię. No a jeżeli migrena jest właśnie o podłożu tych niedoborów energetycznych na poziomie właśnie naszych neuronów w mózgu, no to tutaj rzeczywiście może to pomóc. Ja powiem Wam z mojego doświadczenia, że odkąd jestem na keto, to nie pamiętam, co to jest migrena i co to jest ból głowy. I czasem właśnie, kiedy wychodzę z ketozy, na przykład sezonowo, od czasu do czasu, to gdzieś tam ten ból głowy zaczyna mi się pojawiać. Więc w moim przypadku to rzeczywiście działa. Bardzo wielu moich podopiecznych również zaobserwowało właśnie to, że te migreny się zmniejszyły albo w ogóle ich nie ma. I są też badania, do których linki podaję Wam w opisie filmu, że rzeczywiście na wielu osobach zaobserwowano albo zmniejszenie się tych bólów migrenowych na przykład w przeciągu miesiąca, albo wręcz totalnie jakby brak migren. I co ciekawe, nie tylko sam stan ketozy prawdopodobnie właśnie jakby to wprowadza, ale właśnie te ciała ketonowe, BHB. Czyli tutaj być może osoba, która nie jest w ketozie, może po prostu suplementować te egzogenne ciała ketonowe, tak zwany po prostu suplement BHB, i osiągnąć te same albo podobne rezultaty. To jest, myślę, dobra informacja dla osób, no, które po prostu, nie wiem, z jakichś powodów, czy to nie czują się gotowe po prostu, albo nie chcą być na keto, i wtedy myślę, że warto spróbować. Ja osobiście uważam, że na pewno lepsze będzie, jeżeli nasz organizm sam będzie wytwarzał to BHB, niż jeżeli będziemy sobie go egzogennie dostarczać, ale widziałam też właśnie takie badania, które pokazywały, że suplementy BHB również miały podobne działanie i zmniejszały ilość migren. Oczywiście większość tych badań akurat była sponsorowana przez firmy, które produkują te suplementy, więc jakby tutaj zawsze musimy to mieć na uwadze. No ale jednak coś w tym jest. I tak naprawdę na razie naukowcy nie stwierdzają, czy to samo obniżenie mocne węglowodanów i naturalne wejście w stan ketozy, czy może jednak samo to, że właśnie w naszym mózgu mamy te ciała ketonowe, co jest jakby główną przyczyną tego, że z tymi migrenami nie mamy aż takiego problemu. No ale tak czy inaczej warto, myślę, jedną z tych dwóch metod, czyli albo naturalną ketozę, albo przynajmniej suplementację ciałami ketonowymi egzogennymi rozważyć. Bo moi drodzy, jeżeli mieliście kiedykolwiek migrenę, to wiecie, że to naprawdę utrudnia życie i po prostu no, mamy kilka dni wyjętych. Nieraz te wszystkie środki przeciwbólowe nie do końca działają, bo na mnie, pamiętam, nawet nieraz nie działał ketonal, a też nie brałam tych leków często, bo wiadomo, że wszystkie leki przeciwbólowe, czy leki właśnie typu NLPZ, no to one jednak mają pewne skutki uboczne i nie niwelują nam problemu. One po prostu tylko nam to mogą załagodzić, a nawet jeżeli mamy właśnie taki stan tego takiego intensywnego bólu głowy i weźmiemy tabletkę, która nam troszkę pomoże i dalej pójdziemy coś robić, no to jakby nasz organizm woła o pomoc, o przerwę, a my po prostu jeszcze tam go przygłaskaliśmy, dalej jest problem, a my dalej jakby pracujemy i, no i po prostu ten wysiłek mentalny, psychiczny i fizyczny może być duży i może się odbić tym, że te migreny na przykład będą częstsze, mocniejsze i tak dalej, bo od niektórych leków też możemy się uzależnić. Myślę, że ważna kwestia to też jest to, w jaki sposób tą ketozę prowadzimy. No bo jeżeli mówi się właśnie o tym stresie oksydacyjnym, czyli że przy migrenach te stany zapalne w naszym mózgu się pojawiają, no to warto, żeby żywienie, czy to ketogeniczne, czy nie, właśnie miało działanie przeciwzapalne. I tutaj ważne, aby była odpowiednia równowaga kwasów omega-6 do omega-3. I żeby po prostu tą omega-3 zwiększać. Moim zdaniem powinniśmy suplementować DHA, EPA, czy to w formie tranu, jakiegoś dobrego suplementu. Teraz są nawet dostępne też na polskim rynku estry, które są lepiej wchłanialne, więc po prostu ta suplementacja jest bardzo ważna. Stosowanie oleju lnianego, tych właśnie olejów, dobrych olejów roślinnych, które mają też te kwasy omega-3, też będzie pomocne. No i też takie substancje przeciwzapalne, które na przykład mamy w kurkumie,
Można też tutaj suplementować sobie kurkuminę. Czy sam cynamon też ma działanie przeciwzapalne? Na pewno dobrej jakości właśnie ryby, które będą miały też te kwasy omega-3. Czy dobrej jakości mięso, szczególnie wołowina, też będzie mieć działanie przeciwzapalne? Olej kokosowy ma działanie przeciwzapalne, zielone warzywa liściaste, awokado, właśnie te dobre tłuszcze, o których mówiłam, więc MCT również. Także zobaczcie, że tak naprawdę te wszystkie produkty, które wymieniam, no to są produkty, które jak najbardziej spożywamy na keto, więc tutaj można właśnie taką przeciwzapalną dietę ketogeniczną zastosować i myślę, że efekt powinien być naprawdę pozytywny u większości osób. Wiadomo, że nie będzie tak u wszystkich, no bo też przyczyny migreny nie są tak do końca poznane, ale na przykład w tych badaniach nawet przy samej suplementacji BHB, no to pokazywano, że około 50% mniej tych migren było. Więc jak nawet macie głowa boleć raz na 2 miesiące przez parę dni, a nie raz w miesiącu, to myślę, że warto spróbować, a wydaje mi się też, że z czasem po prostu ten stan powinien się poprawiać. Tak na pewno było w moim przypadku, dlatego po prostu polecam Wam sprawdzić. No dobrze, to tyle w temacie migren, bólów głowy. Jeżeli Wy również zaobserwowaliście u siebie jakieś na przykład zmniejszenie bólów głowy, jeżeli jesteście na keto, to bardzo chętnie o tym poczytam i usłyszę od Was. Zachęcam Was jeszcze raz do zasubskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach. No i zajrzyjcie do opisu, który jest w komentarzu. Tam oprócz właśnie wyników badań, o których Wam tutaj mówię, możecie sobie pobrać bezpłatne moje e-booki, nie tylko ketogeniczne. I mamy też tam informacje na temat najnowszych promocji i rzeczy, z których możecie skorzystać, jakichś konkursów, w zależności od tego, w jakim czasie ten film oglądacie. Dobrze, moi drodzy, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!